Także oborniki wielkopolskie mają swoje Grand Prix. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box przenosi ideę Euro Juniora, czyli rozgrywek dla dzieci i młodzieży, także tam. Turniej, który odbył się na obiektach Obornickiego Centrum Sportu, był świetną okazją do sportowej rywalizacji, ale również do swoistego przeglądu kadr piłkarsko uzdolnionej młodzieży. Większość zawodników, którzy dzisiaj biorą udział w dzisiejszych zawodach, jest już trenującymi zawodnikami, czy to wsparcie Oborniki, czy to w Obiezierzu, niedaleko będącym tutaj miejscowości. Również mamy teraz nowe boiska, Orliki i tak dalej, gdzie te dzieciaki już trenują. No i mamy nadzieję, że oni wzmocnią niedługo pierwszy zespół, a mamy nadzieję również, że może kiedyś zespoły ekstraklasy lub oczywiście kadry narodowej. W kategorii klasy 1-3 grały drużyny z Chrustowa, Kiszewa, Obiezierza oraz ze szkoły numer 2 z Obornik. I to właśnie podopieczni Jacka Wosickiego okazali się najlepsi. Myślę, że to jest dla tych młodych tutaj zawodników bardzo duże doświadczenie. Było jak najwięcej takich turniejów, które pomogą się nie tylko rozwijać, ale również mogą ludzie z zewnątrz tutaj przyjechać, zobaczyć, jaki jest poziom w naszym mieście. W kategorii starszej 4-6 dodatkowo zagrały jeszcze drużyny z Maniewa i Rożnowa, ale i tutaj najlepsza okazała się szkoła numer 2 z Obornik. Drugie miejsce dla tradycyjnie drugiej siły w gminie, czyli Obiezierza. Jestem zwolennikiem, żeby jeszcze trafić do tych najmłodszych przedszkolaków na zasadzie turniej gier i zabaw, dużych festynów, ale również, żeby właśnie nie tylko te przedszkolaki osobno, ale żeby przedszkolaki patrzyły na te 1-3, te 1-3 na 4-6, a przy okazji, żeby przychodziły tam już gwiazdy te troszeczkę starsze, które by wspierały i mówiły im, że też w tym wieku zaczynały swoją karierę sportową, jak gdyby, żeby to były te wzorce dla tych najmłodszych. Ale mówię, wszystko wspiera się do tego, żeby ten ruch i ta aktywność fizyczna rozpoczynała się jak najwcześniej. Dobra organizacja, sportowe emocje, radość, ruch, zdrowie to wszystko w Obornikach było, ale była również oczywiście Boża Opatrzność, którą reprezentował ksiądz proboszcz Zbigniew Urny, który już od lat propaguje wśród dzieci i młodzieży sport i rekreację. Wielu z nich później grało też w piłkę ręczną, wsparcie Oborniki, grali w piłkę nożną, wsparcie Oborniki, a niektórzy poszli do szkółki Lecha i grali też w rezerwach Lecha już. Także to przez ten cały czas dzieje się coś fantastycznego, że dzieciaki mogą kontynuować, ale to wszystko nie chodzi o wyniki, o jakieś medale, chociaż to jest dla nich bardzo ważne na tym etapie, ale chodzi o to, żeby duch rywalizacji taki sportowy, prawdziwe, przyjacielskie więzi były i są. Właśnie tego typu spontaniczne inicjatywy, bo one mają dużo spontaniczności w sobie, mimo tego, że są profesjonalnie zorganizowane, muszą być popierane. To nie, że chcemy czy nie chcemy, tylko muszą być popierane z tego względu, że tak wszystko rodzi się w ciężkiej pracy i w bólach. Jeżeli nie będziemy pracować nad młodzieżą, jeżeli nie damy im alternatywy zawczasu, no to sami będziemy mieli potem dużo większe nakłady finansowe na rozwiązywanie trudnych problemów. Myślę, że Oborniki powinny pamiętać nie tylko o samym mieście, ale też o sołectwach, które są wszystkie bardzo utalentowane i wiemy nie od dziś, że talenty rodzą się w różnych miejscach i niekoniecznie muszą się rodzić w dużych miastach i niekoniecznie przy ogromnym kapitale, a czasami po prostu przy dobrej woli i chęciach. No i woli dobrej walki, prawda, bo tutaj, jeżeli to wszystko nałożymy na siebie, myślę, że osiągniemy pozytywny rezultat i daj Boże, żebyśmy doczekali z pomocą opatrzności, jak pewnie ksiądz wspominał, przyszłych talentów w Obornikach i okolicach. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box dziękuję za pomoc w organizacji imprezy także obornickim sponsorom. Firmie Kotta, Hajliński, Alpacon, Elpas, Ter, Cyrulik, Podrogalem, Market Milea, Zenon Gumny i hurtowni Kubicki. Gratulacje. Największy uniesiesz? Pozdrowienia dla Red Boxa.